Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Co robisz, by obudzić w sobie kreatywność? Kiedy bezskutecznie próbuję rozwiązać jakieś zadanie, moją natychmiastową reakcją jest wyjście na spacer. Uwielbiam spacerować przy każdej pogodzie. Wtedy po prostu, gdy się uspokajam, odsuwam się od zadania, odchodzę od niego, to czasami wpadam na znacznie lepsze pomysły. Znajduję inspirację. Warto coś powiedzieć o sytuacjach, kiedy inspiracji nie ma. Nie zawsze jest wspaniale. Czasami nagle czuję przypływ natchnienia i wiem, jak coś objaśnić w filmiku Khan Academy, jak podejść do dzieła sztuki albo rozwiązać zadanie matematyczne. Ale nie zawsze tak jest. Uważam, że w takich chwilach, gdy bez skutku próbujesz obudzić w sobie kreatywność, najlepiej jest mimo wszystko coś zrobić. Napisz coś, ułóż równania, spróbuj rozgryźć problem. To nic, że popełnisz błędy. Będą punktem wyjścia. A czasami widząc na papierze to, co już wiesz, wpadasz na lepsze pomysły i wtedy rośnie twoja kreatywność. Nie zmuszaj się, to nic nie da. Lepiej zrób przerwę. Zajmij się czymś innym, na przykład sportem, a nawet grami wideo. Po jakimś czasie wróć do zadania. Ten sposób czyni cuda.